Święty Roch urodził się w Montpellier we Francji. Pochodził z zamożnej rodziny. Urodził się według jednej legendy w 1295, a zmarł w 1327 roku 16 sierpnia. Według innej legendy urodził się między 1345 a 1350, a zmarł między 1377 a 1378. Święty Roch jest patronem aptekarzy, lekarzy, ogrodników, rolników, szpitali, więźniów, chroniący od zarazy, opiekun zwierząt domowych. Na ziemiach polskich czczony był przede wszystkim jako patron chroniący od zarazy. Stąd w epoce staropolskiej były mu poświęcone liczne ołtarze, figurki i kapliczki. W Starej Łomnicy w 1713 roku była wielka zaraza dżuma. Zmarło 48 mieszkańców. Zaraza przechodziła przez miejscowości Kotliny Kłodzkiej. W XVIII wieku na wjeździe do Starej Łomnicy od strony Wyszczyca Kłodzka mieszkańcy ku czci świętego Rocha wybudowali kapliczkę. Corocznie zarówno byli, jak i obecni mieszkańcy przybywają na odpust ku czci świętego Rocha. Tak też było w 2014 roku.